Serdecznie zapraszam do świątyni dźwięków skrzyżowania kultur. W tym odcinku opowiem o Guzheng. Chińczycy wierzą, że cytra Guzheng ma niebiańskie pochodzenie. Od 2000 lat jest to najpopularniejszy hordofon szarpany w Chinach, a także na Dalekim Wschodzie. Pierwsze formy Guzheng pojawiły się już 500 lat przed naszą erą w epoce tzw. walczących królestw. W epoce dynastii Tang, pomiędzy VII a VIII wiekiem naszej ery, Guzheng zdobył ogromną popularność w całych Chinach. Właściwie w każdym domu grywano na tym instrumencie. Lutnicy, czyli osoby, które wytwarzają, budują instrumenty, oprócz wykonania instrumentu piszą na przykład poezję. Tutaj mamy piękną poezję chińską, która opiewa dźwięk, jego piękno i barwę. W VIII wieku naszej ery Guzheng, już bardzo popularny w Chinach, powędrował do krajów Dalekiego Wschodu, takich jak Japonia, Wietnam, Korea. Współczesny Guzheng posiada 21 strun. W dawnych czasach były one robione z jedwabiu. W tej chwili są plastikowe albo metalowe z plastikową owijką. Każda struna znajduje się na ruchomym podstawku. Możemy podstawkiem takim stroić strunę. Gdy chcemy zmienić wysokość dźwięku, przesuwamy podstawek. Teraz dźwięk jest wyższy. W ten sposób można wystroić całą skalę instrumentu. Struny biegną nad pudłem rezonansowym, pustym w środku, z odspodnio ulokowanymi otworami. Możemy poza podstawkami stroić również instrument za pomocą kołków. Znajdują się one w takiej tajemniczej skrzyneczce. Otwieramy skrzyneczkę, a tutaj są kołki, bardzo podobne do tych, które znajdują się w fortepianie. Ten kluczyk służy do ich strojenia. Aby grać na Guzheng, potrzebujemy specjalnych pazurków. Przylepiamy je do palców taśmą klejącą. W dawnych czasach używano tylko pazurków na prawą rękę. Ja właśnie w takim dawnym stylu przedstawiam Wam technikę gry na Guzheng. Pazurkiem szarpiemy strunę, prawa ręka, i dodajemy wibrujące efekty. Muzyka.
Możemy też grać na gudzęk akordy. W dawnych czasach pazurki wykonywano z kości słoniowej i skorupy żółwia. Współcześnie używane są plastikowe pazurki. Gudzęk bardzo często gra z innym instrumentem chińskim, niezwykle popularnym. To jest arhu, instrument, który posiada tylko dwie struny i jest instrumentem smyczkowym. Co ciekawego, smyczek jest przepleciony pomiędzy strunami instrumentu, także nigdy nie ma możliwości, żeby taki smyczek zgubić podczas podróży. Na instrumencie gramy jedną stroną włosia i drugą stroną włosia. Pudełko rezonansowe jest pokryte skórą pytona. Struny są metalowe. W dawnych czasach wykonywano je z jedwabiu. Instrument nazywa się arhu. Wszystkie instrumenty smyczkowe chińskie mają dwie partykuły. Ta druga to jest hu. Mamy hu, hu, ge, hu, arhu, ban, hu. Hu oznacza ludzi z zachodu lub barbarzyńców. Nazwa instrumentu sugeruje zatem jego pochodzenie. Arhu przybyło do Chin z zachodu. Prawieki temu w Wielkim Królestwie Chin mieszkały piękne i mądre boginie. Chiny znajdują się w Azji i należą do jej części zwanej potocznie Dalekim Wschodem. Każda bogini opiekowała się jednym z żywiołów wszechświata. Wierzono bowiem, że jest on zbudowany z pięciu elementów składowych: metalu, drewna, powietrza, wody i ognia. Pewnego dnia Pan Wszelkiego Stworzenia przywołał do siebie boginię i powiedział: raz na milion lat sprawdzam, czy równowaga wszechświata nie została zaburzona i w tym celu muszę usłyszeć dźwięk wszystkich pięciu żywiołów. Boginie długo zastanawiały się, jak sprawić, aby wszystkie pięć żywiołów zabrzmiało razem. Starożytni Chińczycy mawiali, że w sercu człowieka rodzi się coś, co najpiękniej opowiada o metalu, drewnie, powietrzu, wodzie czy ogniu. To muzyka. Cała mądrość ludzkiego serca ujawnia się w dźwiękach.
Na użytek zatem swego pana boginie stworzyły pięciostrunową cytrę Kuqin. Miała postać podłużnego drewnianego pudła rezonansowego, złożonego z dwóch płyt. Każda z innego rodzaju drewna. Górna, nieco wygięta, symbolizowała niebo, a ta dolna, płaska, miała być obrazem ziemi. Każda jedwabna struna była symbolem innego żywiołu, a wprowadzona w drgania o nim właśnie opowiadała. Gdy wszystkie struny grały razem, można było zbadać dokładnie równowagę wszechświata. Wiele wieków po stworzeniu cytry Kuqin, gdy większość ludzi w Chinach potrafiła już na niej grać, król Wen w żałobie po stracie syna dodał szóstą strunę, brzmiącą smutnie. Jego następca dodał do Kuqin jeszcze siódmą strunę, której celem było zagrzewanie żołnierzy do walki. Brzmienie tej struny było mocne i zdecydowane. Ta prosta, niebiańskiego pochodzenia cytra dała wkrótce początek całej rodzinie instrumentów, które rozeszły się po krajach Dalekiego Wschodu.